Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim programie. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, nazywam się Lucky. Dziś razem z wami, drodzy widzowie, będziemy gościć wyjątkową postać. A kogo? Tego dowiecie się już za chwilę. Moi drodzy, przywitajcie Koko! Koko! Siema! Siema, czekaj, chodź przywitam się łokciem. Okej. No. Ale ja nie mam łokcia. Ale za to możemy do widzów pomachać! Oczywiście, możemy pomachać. Cześć! Cześć, hej! Kochani, Koko jest wyjątkowy, ponieważ jak sami możecie zobaczyć po jego fenomenalnej czapce, jest... Otóż to! Ale powiedzieć, że jest kucharzem, to zdecydowanie za mało. Mm-hmm. Koko jest mistrzem sztuk kulinarnych. Tak. I jestem... specjalistą od zdrowego odżywiania. I lubisz jeszcze nowinki gastronomiczne. Bardzo! I do tego wszystkiego Koko przygotował coś dziś dla was. To coś to przepis na ciasto! Tak! Dokładnie Koko Ciasto! Nazwałem to ciasto od swojego imienia i to idealna propozycja na każdy świąteczny stół! Wiesz, bo już za chwilę mamy święta wielkanocne! Oczywiście, święta wielkanocne. To jak, kochani? Zapraszamy! Koko Ciasto! Do naszego kokociasta będziemy potrzebować miskę, 5 czubatych łyżek mąki kokosowej, 2 jajka albo magiczny proszek, 50 ml mleka kokosowego, 50 ml wody, szczypta sody oczyszczonej, 3 łyżki ksylitolu, no bo wiecie, że biały cukier jest niezdrowy, i pół filiżanki soku z cytryny. O, i można jeszcze dodać przyprawy. Na początku wsypujemy do miski cukier lub ksylitol, ponieważ jest zdrowszy, oraz wbijamy 2 jajka. Ja nie mogę wbić 2 jajek, ponieważ jestem uczulony, ale mam specjalny zamiennik. Do dzieła! Teraz miksujemy. Teraz dodajemy mąkę kokosową, mleko kokosowe oraz wodę. I miksujemy. A teraz dodajemy sodę oczyszczoną, naturalne kakao, przyprawy oraz wiórki kokosowe. I ponownie mieszamy miskę. Do naszego ciasta teraz musimy dodać sok z połowy cytryny. Sok z cytryny wlewamy teraz do miski. I wszystko na koniec razem miksujemy. Kiedy nasze ciasto jest już przygotowane w specjalnej formie, musimy je już teraz tylko upiec. Koko, powiedz nam wszystkim, ile stopni i jak długo ma siedzieć w piekarniku. Nasze ciasto za chwilę włożymy do piekarnika. Nastawiłem go na 180 stopni z termoobiegiem. I wkładamy nasze ciasto na 35 minut. Dobrze, w
takim razie do dzieła! A oto i nasze koko ciasto! Idealne na czas kwarantanny oraz na nadchodzące święta wielkanocne! My zabieramy się już za chwilę do konsumpcji! Będziemy jeść ciasto, a Wam życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku! Pa, pa! Do zobaczenia!